opowiadał mi, że gdzieś był jakiś koncert, on grał w jakimś zespole, tam były trzy czy cztery dęciaki i on na fortepianie. I on potrafił zrobić taki numer, że robił wstęp jakiś na fortepianie i zrobił go w innej tonacji. No a to dla czterech dęciaków, którzy mają, prawda, wszystko zaranżowane w nutach, nagle do innej tonacji nie jest tak łatwo. Jeszcze na jednym instrumencie to tam może by jakoś przeskoczył. No i się ci stanęli, prawda, nie, a tu koncert się odbywa na estradzie. I się odwraca, mówi, co, nie umiecie w innej tonacji zagrać. No i także ten alkohol niestety tak działał. Szczególnie po koncercie, tam po paru kieliszkach, to miał chęć zaimponowania innym. No miał takie pijackie odloty, no bo to rzeczywiście, no sam parę razy widziałem w stodole, jak usiłował zejść bez schodku. Albo, że tu przejdzie po korytku na kwiaty, tak, a to raptem czwarte piętro jest. Byłem zaproszony na festiwal Jazz nad Odrą we Wrocławiu i tam w pokoju zauważyłem tych jego kolegów, którzy przyjechali z nim, opiekując się z nim z Warszawy. I to mnie przeraziło, dlatego że ci koledzy to właściwie to byli alkoholicy. I to wyglądało na to, że oni korzystają z jego, piją za jego pieniądze. I potem z nim rozmawiałem i mówię mu w Mietek, co to za ludzie, co się dzieje. I on wtedy rozłożył ręce i mówi, no a co mam robić, potrzebuję ludzi czasami. A nie miał chyba nikogo takiego naprawdę bliskiego, kto byłby przy nim. To byli znajomi, przyjaciele, ale... Takiej bardzo bliskiej osoby chyba nie miał. Takie słuchy chyba chodziły, że nie zawsze osoba opiekująca się nim akurat wtedy, nie wiem, była uczciwa. Jego po prostu wykorzystywały różne kobiety. No wiadomo, chłopak młody, no ciągnęło go do kobiet, bo dlaczego nie? A one go wykorzystywały finansowo, bo on zawsze te parę złotych miał, a później nie miał kto go odprowadzić na przykład po graniu do domu, musieli koledzy z zespołu. Ja utożsamiam miłość ze zrozumieniem. Miłość na przykład dla mnie nie istnieje od pierwszego wejrzenia. Miłość to jest dla mnie coś najgłębszego, co się właśnie ściśle wiąże z wzajemnym zrozumieniem. Myśli pan o założeniu rodziny? No, oczywiście, w przyszłości, ale to nie jest takie proste. W pewnym momencie nie widzieliśmy się gdzieś chyba z 4 czy 5 lat. Spotkałem go w Krakowie na koncercie. I po tym koncercie chwilę żeśmy rozmawiali i powiedział mi, że jest bardzo szczęśliwy, że jest zakochany. Nie wiem jak będzie, w tej chwili dobrze jest. W każdym razie mnie moje sprawy osobiste szalenie pomagają i szalenie dopingują do pracy artystycznej. To się ze sobą ściśle wiąże. Stąd należy zrozumieć, że pana dziewczyna jest osobą bardzo wyrozumiałą i bardzo mądrą. No na pewno. I dobrą. Na pewno. Oczywiście, że tak. A jak wygląda? Blondyna, niebiesko oka. Czuje muzykę, kocha muzykę, no i rozumie mnie. Krótko mówiąc, jest pan szczęśliwy. Tak. Wolę nie zapeszać po prostu. Wolę. Ostatnie spotkanie to był chyba 71 rok. Ja przyjechałem do Warszawy i spotkałem go na ulicy. I było źle. Już był w depresji, źle wyglądał. Powiedział mi, że to była pomyłka życiowa. Fakt tego tragicznego zajścia na ulicy Pięknej w Warszawie w maju 73 roku prawdopodobnie to wyniknęło z przypadku jakiegoś. U nas to też nurtowało, nie? Czy to było przypadek jakiś przez balkon? Ale bo w moim odczuciu to jednak było samobójstwo. No po prostu był pijany. Wiecie, miał straszne depresje. On był, umówmy się, był alkoholikiem. Miał bardzo głębokie depresje i nie wykluczam samobójstwa.
bo wypadek wydaje mi się być bardzo mało prawdopodobny. No, trudno jest wyjść przez okno przypadkowo, prawda? Ja nie sądzę, żeby to był samobójczy skok. Rozmawiałem w tej sprawie także, o tej sprawie także z jego ówczesną dziewczyną, z panią Ewą, która widziała się bodajże w przeddzień z Mietkiem i byli umówieni, mieli tam plany konkretne i ona też mi mówiła, że to jest niemożliwe, żeby zdecydował się na taki desperacki krok, na przykład jak samobójstwo. Bardzo to nas szarpnęło, bo byliśmy wtedy stosunkowo młodymi ludźmi, naładowanymi pomysłami, chęciami, planami. Więc jak w takich okolicznościach nagle kogoś ubywa, to jest takie pierwszy cios między oczy i człowiek nagle sobie zdaje sprawę, że to nie jest tak wesoło, jak się cały czas myślało. To było przed godziną 19. Do pracy jechałem. No i będąc po tamtej stronie ulicy, zauważyłem, jak on wychodzi i nogę przekłada przez tego. Ja tylko, nie wiem, wtedy krzyknęłem tego, zaczekaj, czy tak. I pobiegłem, a tu jeszcze nie było budynku, który teraz jest dostawiony do tego. Pobiegłem szybko po schodach tu. Zanim sąsiad Dąbrowski mnie otworzył, tylko przez okno wyjrzałem. On już leżał na ziemi. To były dwie sytuacje. Główna sytuacja to było to, że był skrępowany ciałem, ponieważ nie widział. Był uzależniony w wielu sytuacjach od ludzi. Od znalezieniem ludzi, którzy by się nim zajęli, przyprowadzili go tam, gdzie grał, względnie do mieszkania. To była najważniejsza sytuacja, właściwie najpoważniejsza. Z jednej strony, a z drugiej strony wiedział, że jest wspaniałym muzykiem. Wiedział, że czeka go kariera za granicą. W Polsce już był bardzo znany. I tutaj było taki ekstaza i udręka. Tak żył. I wydawało się, że tak będzie zawsze, ale jednak on to przerwał. A jak skończysz konserwatorium, bo takie masz plany, to co myślisz robić później? Gdyby się udało, gdybym mógł występować w roli pianisty, to było bardzo dobrze.